Mało zrobili, nie miałem sumienia, tak patrzyłem, kład, ale już go serce bolało, cztery położył. Dzięki było, wiesz. Ale widzisz, ale powiedziałeś o odbytu, a zacząłeś z drugiej strony. Ja też bym od odbytu nie potrafił tego zrobić. Okazało, że odbyt jest tu. Ja wyciągnę tutaj. Tylko nie przetnij tego woreczka żółciowego. No, teraz się bierze ręką, te wszystkie paprony wyciąga i wyrywa się z przodu, uważając, żeby je urwać tego właśnie kwiatostwa. Wrzuć do słonej wody, tu, a tam, dobra, tam. Niech się płuczy. Dobra. Teraz jak to mamy, to dopiero można głowę utrzymać. Nie wrzucę tej głowy. Zupę robimy z głowy? Jak są warzywa, to można zrobić. To się zepsuje. Możemy teraz ugotować, a to warzywa dodać. Tak? Zdecydujemy, pomału. Dobra. Ja się już nie mogę, no. Gapa. O, patrz. Ale to musisz tak znać, że powinieneś się złapać. O, patrz, tej rzuć, tej. O, widzisz, no. Tej rzucaj. A, no nie musisz. No dzioba trzeba wrzucić. Inaczej nie złapię. No też ma możliwości ograniczone manewrowe. Poszły. Dobra, teraz tata. O, widziałeś, jaki zrobiłem przewrót do tyłu? Ja teraz kupę ten cały syn. Dokładnie. No, dlaczego? Zupy by nie było. To nie może być ryż. Tylko powiedz, czy to białe to jest oko? Myślisz, że co? Więc oświadczam, że to ja byłem tą osobą, która nie chciała wywalić głowy za burty. I ogony też. Jakieś takie twarde. Te plastikowe! Oszustwo! Plastiki, popatrz, zobacz! Zobacz, plastikowe nam tu wrzucili, mi od razu ryby oczy. No. Rzeczywiście. No, oszustwo! W ugotowaniu, no to są. Gdzie są te koralle, co się rozebrali? Twarde jak cholera. Kto chce oko? Oko można zjeść. Zupy by nie było. Stań w oko. Oko w oko. To są kamienie nerkowe.